Tego roku minął kolejny miesiąc. Może o tym w innym filmie. Teraz przejdźmy do Komisji Senackiej, która jedynej, która dzisiaj się odbyła. Mianowicie Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posłuchajmy, co się tutaj dzieje na tej komisji. Jeżeli Państwo pozwolicie, że otworzę posiedzenie. Widzicie Państwo, ile osób jest tutaj obecnych. Nasze 152 posiedzenie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To jest mój najnowszy post. Kilkanaście osób. Czwarte czytanie apelu. Te osoby decydują. Tak, proszę Państwa, kto tutaj decyduje i o czym? Kto decyduje? O czym oni tam rozmawiają? O czym oni rozmawiają, skoro oni, Platforma Obywatelska, Antypolskie Stronnictwo Ludowe, cała ta Żydokomuna lewicy genderowej, która zupełnie odeszła od ideałów lewicy, i Żydoprawica, która przecież swoją obecnością przy stole uwiarygadnia cały ten chłam. I teraz, proszę Państwa, pokażę Państwu, do czego doprowadziły JOW-y i cały ten chłam tych 666 bubli prawnych w jednej kadencji, bo przecież przedtem mieliśmy jeszcze czteroletnią kadencję, w której ci sami ludzie zarządzali ustawodawstwem. I do czego oni doprowadzili? Jesteśmy na oficjalnych stronach Państwowej Komisji Wyborczej, wybory prezydenta Rzeczpospolitej 2015 roku. 10 maja i 24 maja 2015 roku, druga tura. I teraz na tych stronach i naprawdę apeluję do Polonii i do wszystkich Polaków, którzy mają kontakt z Polonusami na świecie, żeby skutecznie zacząć tą sytuację nagłaśniać, bo to jest prosta mapa, multiaktywna. Jak podświetli się dany kraj, tutaj podświetliłem właśnie Kanadę, to wychodzą dane, wyskakują liczby. I proszę sobie wyobrazić, że w Kanadzie Państwowa Komisja Wyborcza i ambasador rzekomo Polski w Kanadzie naliczyli 4562 osoby uprawnione do głosowania. Czyli co się stało z Polonią w Kanadzie? Jak to jest możliwe, że Polonia w Kanadzie to jest zaledwie 4,5 tysiąca osób? Podświetlmy już losowo na przykład Brazylia. W Brazylii Państwowa Komisja Wyborcza naliczyła 99 Polaków. Następny kraj, państwo, wielkie państwo w Ameryce Południowej, 120 Polaków. I w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie w samym Chicago podobno mieszka 500 000 Polaków, w całych Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ambasador USA, w USA polski ambasador, rzekomo polski, i Państwowa Komisja Wyborcza naliczyli 22 141 Polaków uprawnionych do głosowania. Na kontynencie, bo to jest kontynent, Australia,
Państwa Komisja Wyborcza i rzekomo polski ambasador w Australii naliczyli zaledwie 1308 osób uprawnionych do głosowania w całej Australii. I ja to konsultowałam z panią Elżbietą Flis, z którą mam kontakt, która mieszka w Australii od wielu lat, że to jest niemożliwe, po prostu to jest niemożliwe, bo w mieście, w którym ona mieszka, jest już dużo więcej, kilka tysięcy Polaków, więc jakże to jest możliwe, że w całym, a ona chyba w Sydney nie mieszka, że w całej Australii 1308 Polaków. I na przykład weźmy Rosję. W całej Rosji, proszę Państwa, w całej Rosji, największym państwie na świecie, 530 Polaków naliczono. Dla porównania pokażę Państwu wyspy, bo tutaj wychodzi kuriozum. Mówi się o milionowej emigracji na wyspy, do Wielkiej Brytanii. I rzeczywiście jest tu ich sporo, tych naliczonych przez Państwową Komisję Wyborczą i ambasadora, bo przecież ktoś jest odpowiedzialny za te dane. Przypuszczam, że ambasador macza z każdego z tych państw macza w tym palce. 73 870 osób. Więc o czym tu jest mowa? O jakiejże milionowej Polonii osób, które się przeniosły na wyspy, jeżeli tu jest tylko 73 tysiące, ale 870, ale to jest po prostu tak kuriozalne są te dane, w porównaniu z Wielką Rosją, naprawdę, no, to jest jakaś kpina, no proszę Państwa, no to tego przecież tak zostawić nie można. A PiS milczy w tej sprawie. 530 osób, 530 Polaków w całej Rosji. Weźmy Republikę Federalną Niemiec, w której na pewno jest kilka milionów Polaków. I tutaj Państwowa Komisja Wyborcza naliczyła, uwaga, 17 329 osób. I tak dalej. Po prostu brak słów, proszę Państwa. Nie wiadomo, jak w ogóle Ukraina. 734 Polaków we Lwowie i w tej zachodniej części Ukrainy, gdzie przecież sporo Polaków mieszka, karty Polaków się wydaje, 734 osoby uprawnione do głosowania. I ja już od miesięcy z tym pracuję, bo już mamy przecież koniec lipca, czerwiec, w maju były te wybory. I jeszcze jedno, Republika Bułgarii, jeszcze jedno państwo losowo pokażę, 275 Polaków, czyli dwa razy więcej niż w Rosji, w całej Rosji. I również w Izraelu, to są, zrobiłam dwa filmy aż o tym, jak to jest możliwe, że w Izraelu zaledwie 292 uprawnionych do głosowania naliczono. I tu ten ambasador, rzekomo polski ambasador na H, jest na celowniku, bo on był ambasadorem w Syrii, uprzednio w Syrii, z której to teraz uchodźców Polska przyjmuje i dowiedziałam się, że w Głogowie na Opolszczyźnie w
właśnie pierwszy obóz takich uchodźców z Syrii. W Jordanii 81 osób, ale Izrael, z którym przecież latają tam cały czas ci oficjele narodowości jedynie słusznej, siedzący na stołkach w PRL bis. 292 Polaków, osób z polskim paszportem, naliczono w całym państwie Izrael. I tutaj można by wszystkie te państwa podświetlać i zrobić statystykę z tego, ale niestety nikt się tym nie zajmuje. A tymczasem 15 maja 2015 roku, czyli w trybie wyborczym, i to jest bardzo ważne, że w trybie wyborczym 15 maja 2015 roku między pierwszą i drugą turą wyborów prezydenckich zlikwidowano nowelizacją do kodeksu wyborczego, który ta ekipa w 2011 roku uchwaliła. Zlikwidowano okręgi wyborcze za granicą, bo jest ich ponad 250, tych okręgów wyborczych, i oni je chcą zlikwidować. Oni je po prostu, oni całą tą Polonię chcą zlikwidować. I teraz jeszcze, proszę Państwa, wrócę do Jowów, bo o co chodzi w tych Jowach? Jowy były do Senatu w 2011 roku i co się stało? W Senacie zasiaduje w tej kadencji, która właśnie jest odpowiedzialna za ten cały chłam, ten śmietnik prawny, zasiaduje dwa razy więcej Platformy niż PiS. 663 konkretnie senatorów Platformy rzekomo obywatelskiej i 31 PiS, dwóch PSL i po jednym z czterech komitetów wyborczych własnego imienia, kilku Żydów, czterech Dudkiewicz, Kuc, Borowski i Cimoszewicz. I teraz ten osobnik pojawił się podstępnie we Wrocławiu, ten osobnik, i podstępem został zarejestrowany, zameldowany na Dolnym Śląsku krótko przed wyborami samorządowymi, które chociażby z tego powodu dla niego powinny być, to jest po prostu podstęp. I to jest nieważność bezwzględna ex lege. Podstęp jest przesłanką do zastosowania nieważności bezwzględnej. Z mocy prawa, a nie z widzimisię sądów. I teraz ten osobnik lansuje nam te Jowy. I o co chodzi, proszę Państwa? W tych Jowach, te Jowy zaprzątnęły całą scenę polityczną, bo Szczynukowicz Wielkomorowski ogłosił referendum na 6 września w sprawie Jowów, jak gdyby nic nie było ważniejsze teraz w sprawach państwa niż Jowy. Po co te Jowy? Przecież w Jowach Polonia w ogóle nie może brać udziału w głosowaniu, bo jak? Skoro to są jednomandatowe okręgi. I równocześnie wprowadza się nowelizację tego kodeksu wyborczego, likwidującą okręgi wyborcze, czyli w ogóle Polonia, wyklucza się Polonię z... I tu już po tych statystycznych danych widać, że ta Polonia ma być wykluczona, bo ona widocznie tym Żydom jest niepotrzebna. Oni mają własną diasporę i oni tą diasporę zamierzają na terenie Polski i częściowo Ukrainy obecnie zainstalować, i Polonia, Polacy, Polonia jest im niepotrzebna. I to no, nazwać tego innym słowem niż anihilacja nie można. W majestacie symboli polskich Państwowa Komisja Wyborcza likwiduje Żydzi, czyli, bo wiecie Państwo, Państwowa Komisja Wyborcza to jest 9 Żydów sądowych, zbrodniarzy sądowych. Nawet z tego powodu również
Uważam, że każde wybory w PRL bis po 1989 są nieważne z mocy prawa, bo na czele Państwowej Komisji Wyborczej zasiadują zbrodniarze sądowi. I ten osobnik, jemu to wszystko nie przeszkadza, bo on o tym nie mówi w ogóle. On koncentruje się na JOW-ach, żeby jeszcze dobić tą scenę polityczną tymi JOW-ami do Sejmu. Żeby Sejm także został zupełnie zniewolony przez takich ludzi. Bo to szaleństwo można zatrzymać tylko w jeden sposób. Unieważnić ten całe ustawodawstwo. Bo to jest władza nielegalna, to jest władza, która siłą została w 1944-1945 roku po wojnie zainstalowana w Polsce i bardzo niepokoi, że Elek Duda nie wypowiada się w tej sprawie. Jest beneficjentem przecież tych wyborów urnowych majowych z 2015 roku, i jak również nie słyszałam, żeby PiS wypowiadał się w sprawie nowelizacji kodeksu wyborczego, co jest zupełnym humbugiem prawnym i no, niedopuszczalną sytuacją, żeby w trybie wyborczym między 10, czy pierwszą turą wyborów i drugą turą wyborów 15 maja nowelizować kodeks wyborczy, z którego te tury się wyborcze odbywały. I przyjął Elek Duda od Państwowej Komisji Wyborczej 29 maja dokumenty. Nie słyszałam, żeby w ogóle po prostu PiS próbował wypowiedzieć się, żeby się wypowiadał w kwestii ani tego ustawodawstwa w całości, bo poszczególne ustawy to jest namiastka, to jest kropla w morzu. To nie można wyciągać tylko pojedynczych ustaw z tych 666, a nawet więcej, bo przecież w każdej kadencji ten Sejm na wiejskie i Senat i prezydent do tego, bo to jest konieczne, żeby prezydent każdą ustawę podpisał, lub wtedy włącza się Trybunał Konstytucyjny. Sąd Najwyższy w tym oczywiście bierze udział, bo Sąd Najwyższy także udzielił namaszczenia Elekowi Duda i to jest władza absolutnie nielegalna. Państwowa Komisja Wyborcza cała podała się do dymisji po poprzednich wyborach samorządowych w listopadzie 2014 roku i moim zdaniem ta Państwowa Komisja Wyborcza także powinna cała się zawiesić i zejść ze stołków. Po prostu Państwową Komisję Wyborczą w takim składzie, jaki jest, należy zlikwidować jak najszybciej. A za ten budżet 200 tysięcy zł miesięcznie powołać Radę Prezydencką lub Radę Regencyjną, zgodnie z konstytucją z 1935 roku, paragraf 17, który już cytowałam w poprzednim filmie, Zgromadzenie Elektorów. Dziękuję Państwu za uwagę, mówiła Beata Andrejas z Wrocławia. Szczęść Boże.